kolejny dzień zmagań z kurnikiem. Dzisiaj podłoga tak wygląda. Tutaj jest sufit, zawieszenie, kratownica i na górę przyjdzie deska. Od spodu przyjdzie płyta do kratownicy przykręcona i te przestrzenie będą wypełnione wełną mineralną, co by troszeczkę odizolować od gruntu, a reszta tak jak widać po prostu będzie przykryta deskami. Deski będą zachodzić z każdej strony, tu na tą deskę też, żeby miały oparcie z góry, natomiast te od spodu one nie będą miały obciążenia, wystarczy jak będą przykręcone do kratownicy. One tylko są po to, żeby trzymało się wypełnienie z wełny. Tak to wygląda. Tu jest 60 cm około. Tutaj też 60 parę. No i tak to jest. Dosyć stabilne jest. Mogę sobie na to nawet wejść. Tutaj. Pochodzić 100 kg, także spokojnie, prawie 100 kg na środek gdzieś. Natomiast jak to wszystko będzie skręcone i będzie wzmocnione tymi dechami, to będzie praktycznie nie do ruszenia, więc śmiało będzie można wejść posprzątać okórek. I nawet to, co tu będzie leżało, te wszystkie to chyba konopia przemysłowa będzie tutaj wysokościółkowana, to będzie dobrze, elegancko. Także tak to wygląda. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, bardzo istotnej. Właśnie, bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie pod spodem przecież musi siatka zabezpieczająca góry przed jakimiś tymi, jak to się nazywają, no te wilki, co jedzą te kury, nie? No, no o tym zapomniałem i tutaj siatka jest metr szeroka i teraz dobrze by było to, bo z zewnątrz nie chcę jej montować, chcę ją wewnątrz zamontować. Pojawił się problem tutaj, jeżeli chodzi o te zastrzały i będę montował taką nogę, zamiast tego tu podeprę taką nogą w ten sposób, 43, tu będzie dobra ona, no i tyle, i do tej nogi tą siatkę zamontuję. Bo tak to tu bym musiał coś kombinować, a siatka musi być jednak dosyć mocno tutaj zamocowana, co by żadna zwierzyna próbująca się przedostać nie przeszła. Ja nawet myślałem, żeby na wkręty zrobić i jak przyjdzie siatka, powiedzmy nawet na jakieś tam wkręty, to jeszcze jakąś listewką zabezpieczyć. Zobaczę, jak to będzie w praktyce wyglądało. Póki co te zastrzały wyciągam i wkładam kopyto takie, bo będzie chyba lepiej zda swoją tutaj w tym miejscu swoje zadanie lepiej spełni. Będzie to trochę niesymetrycznie, jeżeli chodzi o tą stronę, ale będzie ciekawiej. No tak to wyszło. Już nie będę poprawiał. Tak wyszło i to będzie dobre. Tutaj wcześniej nie obcharatałem, teraz takie jakieś tutaj dyrdymały, ale dobra. No i z tej strony teraz łatwiej będzie do tego przymocować po prostu siatkę tutaj na wymiar. No i się za to właśnie zabieram. Zobaczymy, jak ta siatka będzie się mocowała. Już tak jak myślę, czy tu nie potrzebuję jakichś podkładek. Jak to ją na wkręty złapać, to oczka ma 19 mm. A
Dotnę na wymiar i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tutaj jeszcze, bo nie będę ciął siatki z rolki, znaczy będę siatkę ciął z rolki, ale tu gdzieś będę musiał dać pionowy też jeszcze słupek, żeby tą siatkę przymocować, bo będą dwa kawałki metrowe, tutaj metr i tutaj metr. Bo tak to bym musiał na długość i ciąć ją chyba wzdłuż też. Co prawda miałbym od razu na dwie strony i bez słupku by się było, ale nie wiem, jak to się będzie miało do zabezpieczenia tego kurnika. Utnę i zobaczę. Nic się nie zmarnuje na pewno, bo trzeba będzie jeszcze okna wyposażyć w siatkę i pewnie jeszcze kilka miejsc się znajdzie, gdzie trzeba będzie tą siatkę wetnąć. Także nic się tutaj absolutnie nie zmarnuje. Natomiast no nie wiem, zobaczę, jak to będzie wyglądało na ta siatka na zwykłych wkrętach. Czy to po prostu dlatego, że te śruby są stożkowe i nie wiem, czy ta siatka tutaj, no nie wiem, jak to rozwiązać. Czy tu jakaś jeszcze powinna przyjść podkładka i docisnąć, czy po prostu złapać to na takera pneumatycznego co jakiś tam czas. No, kombinuję. Dobra, tutaj mam tą siateczkę. Metr szeroka. Oczko 19. Nie wiem, czy będę tak kierował co jakiś czas, czy teraz wyciągnę i zobaczę, jak to się ma tutaj do... Jak to ma się do sztywności. No jest z drutu zbieranego powleka na PCP. Więc może to mniej 10 cm będzie, to będzie w miarę sztywno. Zobaczymy. No, trzeba ją rozpieczętować. Sama siateczka tak się prezentuje. Ja użyję takich starych. W ogóle nie wiem, czy to działa. Nie ma prześwitu, więc chyba działa. Chyba to jest do metalu, a może to jest sekator. Nie wiem, co to jest. Ja taki drucik na pewno ciachnie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jak idzie ciąć.